Pyszne, zdrowe i niskokaloryczne ciasto, tak, to możliwe, składa się tylko i wyłącznie z trzech składników plus dodatek owocowy. Jeśli jesteś ciekawy, zostań do końca. Potrzebujemy 500 g skyra naturalnego, 4 łyżki erytrytolu, 4 zimne jajka i dodatek owocowy, ja wybrałam maliny. Do tego forma do pieczenia, taka chlebowa, będzie najlepsza. Oddzielamy białka od żółtek. Białka przelewamy do naczynia, w którym będziemy miksować i ubijamy białka na sztywną pianę. Dokładnie taką. W większej misce przekładamy cały nasz skyr, dodajemy erytrytol i 4 żółtka. Ręcznie mieszamy do połączenia się składników i rozpuszczenia cukru. Do tej miski będziemy teraz przekładać powoli białka po jednej łyżce i delikatnie mieszamy, tak żeby tych bąbelków powietrza nie poprzebijać. Ma powstać taka puszysta pianka. Dokładnie taka, jak tutaj widać na nagraniu. Gdy już to zrobimy, przygotujmy formę do pieczenia i przelewamy całą masę do foremki. Od góry łyżką wyrównajmy, żeby powierzchnia była w miarę równa. Ozdabiam ulubionymi owocami, nastawiam piekarnik na 180 stopni i pieczemy przez 40 minut. Podczas pieczenia sernik bardzo wyrośnie, trochę nam popęka, ale to nic, po chwili opadnie. Pamiętajmy, że nie ma on w sobie żadnej mąki. Gdy wystygnie, wyjmijmy go z formy i obierzmy z papieru do pieczenia, żeby mógł całkowicie ostygnąć i się przewietrzyć. Dokładnie tak, jak tutaj widać na nagraniu. Najpyszniejszy jest oczywiście ciepły, jest bardzo wilgotny, kremowy. Ma taką konsystencję właśnie piankową. Ja uważam, że jest przepyszny, a jak na ciasto dietetyczne, to już w ogóle pyszny. Pamiętajmy o tym, że to ciasto nie ma w sobie żadnej mąki, dlatego jak całkowicie ostygnie, to woda się trochę skropli, więc wytrzyjmy ją papierem takim zwykłym, ręcznikowym, żeby ten nadmiar wody zebrać. Zdejmijmy w ogóle z papieru do pieczenia i przełóżmy najlepiej do jakiegoś szklanego naczynia. To wszystko. Dziękuję Wam za dzisiaj, za ten prosty przepis. Mam nadzieję, że będzie Wam smakowało. Dzięki, cześć!